No to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Tak. To będą wielkie derby Polski w futsalu kobiet. A futsal kobiet teraz się coraz popularniejszy robi, nie wiem czy pan zauważył. Proszę tylko zobaczyć. Właśnie, a kto, serio, kto gra? Bo ja nie wiem. Czy to ważne? AZS AWF Warszawa. Z? AZS UAM Poznań. Ja mam pić? Co? Niedobre? Mnóstwo bonusów i kartofliskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Szczegóły promocji pod filmikiem. To już się zaczęło? Spóźniliśmy się? Kurde, nie. Co, już bramka była? No kurde no. Bo musieliście dochrać browar i teraz macie. A kto prowadzi w ogóle? Czekaj. Poznań. Ciut krusza. I co teraz? Pstro. Panie Adrianie, no... Niemrawe spotkanie jest na razie chyba, nie? Niemrawe spotkanie, ale jest 0-2! O kurde! 0-2! Panie Adrianie, tydzień temu, jak było 0-2 i pan opowiedział jakąś wesołą anegdotkę, to się zaczęło! Na no teraz się skończy. Ale wesoła anegdotka będzie, nie? O, mam doskonały dowcip. Dowcip to historia z życia. Daj spokój. Oooo, to było w moim stylu, ale przynajmniej nie straciła, ja bym stracił. Pan wyżej musi. Halo, gotowi jesteście na tę historię pana Adriana? Teraz już? Zacieram ręce. Otóż poszedłem, nawet przestały grać. Oj. Otóż poszedłem do hali Marymąskiej w celu zakupów. Wiedziałem co kupić konkretnie, to. Ketchup pikantny. Porobiłem zakupy, wziąłem ketchup i przyniosłem do domu łagodny. Śmiechów było co niemiara. Tak. Nie, no to jest dobre. Dobre jest, nie? Dobre. I do przerwy jedynie 0-4. Już ustaliliśmy, że w drugiej połowie będzie bajka, a nie anegdotka. Z kim pan to ustalał? Pan opowie o tym. Bo ty jesteś słynnym bajkopisarzem. Ale zapomniałem co miałem powiedzieć. Brat Grimm zagubiony. Oj. Był sobie Jaś i Małgosia. Uwaga, panowie, dobra, słuchajcie. Dobra, właśnie nie słuchajcie. Dawaj. Jakaś tam licencja to robiła. I mieszkali w maleńkiej wsi nad rzeką i oni byli z patologicznej rodziny. Trudnili się handlem dealerką narkotyków w swojej wsi. Raczej tak to może być. No i pewnego dnia byli ustawieni z handlarzem niedalekiej, oddalonej o parę kilometrów. Wracamy! Ta bramkarka to tak nie przegina z tą ofensywą? No. Chyba nie przegina. No to sobie szli. I było ciemno. O. I zobaczyli chatkę. A w tej chatce była baba. Co, bramkarka w murze stanie, tak? Chodźcie tu dzieci, chodźcie dzieci. Bajka jeszcze trwa? Ja tak pytam, nie żywotna ta bramkarka. I ona mówi, to ja was tu chamy jedne, upiekę i was zjem. Ja pierdolę! Jeszcze mówi, nic z tego. Dojebali jej pałą. Baba Jaga leżała nieprzytomna. Ja pierdolę! A wcześniej kupili popcorn. To jej rozcięli kałdun, wsadzili popcorn do środka, zawinęli we folię, wsadzili do pieca, baba się ugotowała, popcorn się zrobił i wrócili do domu. No teraz! Co? I to koniec, tak? Tak. Jak Disney tego nie weźmie, to ja nie wiem. Disney już nic nie weźmie, podejrzewam. Ależ to było meczycho. Wynik końcowy. Ile było? 2-7. Zadowolony? Bardzo. Z czego? Z niczego. Mnóstwo bonusów i kartofliskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne.
dziewczyny fajne. Głupie żarty, charaktery skrajne, dający się rozpoznać z dobrej strony.